bardzo się cieszę, że świadectwo opowie nam dzisiaj kobieta, ponieważ mężczyźni bardzo dobrze przekazują teorię, kobiety bardzo dobrze ją realizują w domu. Także pragnę teraz zapowiedzieć członkinię Stowarzyszenia Christoforos, certyfikowaną liderkę finansową Crown, która pracuje jako nauczyciel, kocha rodzinę, kocha również wakacje na wsi. No, słuchajcie, 9. wnuk w drodze to mówi samo za siebie. Powitajmy Grażynę Michalczyk. Tak jak już Alicja powiedziała, mam na imię Grażynę i chciałabym wam powiedzieć, jak Pan Bóg zmienił nasze relacje w małżeństwie poprzez poznanie zasad finansowych Crown i jak w ogóle zmienił nasze finanse również. Przez 36 lat naszego małżeństwa, bo tyle jesteśmy po ślubie, przez większość lat w naszym małżeństwie mieliśmy ogromne problemy, jeśli chodzi o rozmowy na temat finansów. W ogóle nie potrafiliśmy rozmawiać. Każde nasze rozmowy kończyły się trudnią. Chociaż byliśmy w różnych wspólnotach, modliliśmy się, prosiliśmy Pana, wciąż nie potrafiliśmy znaleźć sposobu na to, jak rozwiązać właśnie ten problem. I to było dla nas bardzo takie trudne doświadczenie. I dopiero w roku 2011 usłyszeliśmy, że będzie konferencja właśnie tutaj w Gdyni na temat finansów, taka całodniowa, nie taka kilkugodzinna, ale całodniowa. I tam dopiero zapoznaliśmy się w pigułce z takimi Bożymi zasadami finansowymi, jak Bóg widzi te finanse. I po raz pierwszy na tej konferencji zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Tak nas wciągnęły te tematy, że postanowiliśmy wprowadzić to wszystko w życie i zaufać Panu Jezusowi. Między innymi było też świadectwo takie, dla nas wydawało się jakąś bajką, ponieważ mówiło małżeństwo, że kiedy zaczęli stosować właśnie te Boże zasady finansowe, o których się dowiedzieli, nagle ich całe życie się zmieniło, nagle zbudowali dom bez kredytów, ona była tylko w domu, wychowywała dzieci, mąż tylko pracował i nagle po prostu wszystko im się zmieniło. Tak Pan Bóg zadziałał w ich życiu. Nam się wydawało to jakąś bajką, ale stwierdziliśmy, że no, coś w tym musi być. Więc postanowiliśmy po prostu pójść na całość i zaufać Panu Jezusowi i tak zrobić, jak oni mówili. Od razu przyjechaliśmy do domu, znaleźliśmy pudełko takie po butach, zaczęliśmy zbierać paragony. Zaczęłam robić budżet, czego nigdy w życiu nie robiłam. W ogóle zawsze mój mąż zajmował się finansami. Ja nie miałam o tym pojęcia, no ale ponieważ stwierdziłam, że muszę też się na tym znać, więc razem zaczęliśmy to robić. No i przede wszystkim wcześniej nam się wydawało, że nie mamy na nic pieniędzy, ponieważ było bardzo ciężko, mieliśmy 5 dzieci. Ja większość byłam też na urlopach wychowawczych, bo twierdziłam, że w okresie kształtowania się charakteru dziecka powinnam być z tymi dziećmi w domu. I dlatego też mieliśmy bardzo trudną finansową sytuację i nam się wydawało, że też nie możemy dawać już więcej, no bo przecież nie mamy pieniędzy. A dopiero jak zobaczyliśmy, jak Pan Bóg patrzy na te sprawy, no to postanowiliśmy też, że będziemy oddawać i dziesięcinę. Nie wiedziałam, jak to w ogóle będzie i z czego będziemy to oddawać i w ogóle jak to się w ogóle stanie, ale postanowiliśmy zaufać Panu Bogu i że no skoro tak mówi, no to chyba coś w tym jest. I później jeszcze za 2 lata, w 2014 roku właśnie Krzysztof też w Elblągu rozkręcił wszystkie kursy finansowe, więc trafiliśmy na ten pierwszy kurs finansowy. Tam dowiedzieliśmy się jeszcze więcej o tych wszystkich sprawach. Już zaczęła nasza sytuacja w ogóle się zmieniać. Nagle mąż 11 lat się modlił o zmianę pracy. Nagle zmienił pracę, sam rozpoczął działalność. Nagle jakieś pieniądze się zaczęły pojawiać nie wiadomo skąd. Zaczęliśmy też
oddawać dziesięcinę, właśnie dzielić się jeszcze z innymi, po prostu robić to wszystko, co Pan Bóg mówi w Piśmie Świętym, jak mamy to robić. I no, zaczęła się nasza sytuacja diametralnie zmieniać. I tak samo jak w tym świadectwie, wybudowaliśmy dom bez kredytów, w ogóle nie wiem, jak patrzę teraz, bo tak od 7 lat robię ten budżet i co miesiąc to wszystko robię i jak tak patrzę w ten zeszyt, bo mam wszystko w zeszycie, to sobie nie jestem w stanie uświadomić, skąd wzięliśmy te pieniądze, do dziś nie wiem, po prostu Pan Bóg tak wszystko jakoś to układał i zadziałał. Że no w tej chwili po prostu wyszliśmy ze wszystkich długów, bo mieliśmy bardzo wiele długów. Wyszliśmy na prostą, jesteśmy wolnym człowiekiem, tak, wolnymi ludźmi. Także godzina W nastąpiła w zeszłym roku, kiedy wyszliśmy ze wszystkich długów. Postanowiliśmy po prostu wszystko zrobić, żeby jak najszybciej się ich pozbyć. No i Pan Bóg tak pozwolił. Także dzisiaj mogę tylko oddać chwałę Panu Bogu za to, co uczynił w moim życiu i zachęcić Was wszystkich do uczestnictwa w kursie, bo naprawdę mogą dziać się wielkie rzeczy i Pan Bóg może dokonać cudów w każdej dziedzinie po prostu finansowej. Chwała Panu.